Błaganie psalmisty, niech Bóg się zmiłuje nad nami i nam błogosławi, jest prośbą, która często powraca w modlitwach psalmów, ale także w naszych osobistych modlitwach. W tym psalmie 67 to zmiłowanie Boga jest jasno określone. Jakiego zmiłowania psalmista oczekuje? Tym razem chodzi o ukazanie pogodnego oblicza Boga. Bardzo ciekawe sformułowanie, pogodne oblicze Pana Boga. Niejednokrotnie oblicze Boga wydaje nam się zagniewane. Bóg bowiem jest tym, który stwarza świat. Bóg bowiem jest tym, który kieruje losami świata. I to oblicze Boga rozpoznajemy po tym, co dzieje się w świecie. Jeżeli w świecie dzieje się dobrze, jeżeli w świecie dzieje się sprawiedliwie, jeżeli w świecie narody żyją w pokoju, wtedy to jest pogodne oblicze Pana Boga. Natomiast tam, gdzie dzieje się niesprawiedliwość, tam, gdzie dzieje się krzywda, czasami pytamy, czy Bóg o nas zapomniał, czy Bóg jest zagniewany, czy rozpalił się gniew Boga przeciwko nam, czy przeciwko tej ziemi. I właśnie ten związek między obliczem Boga, a tym, co dzieje się na świecie, jest w psalmie bardzo jasno pokazany. Psalmista chce, żeby Bóg pokazał swoje pogodne oblicze i zaraz potem wyraża prośbę, wielkie życzenie, aby narody się cieszyły i radowały, że rządzisz ludami sprawiedliwie i kierujesz narodami na ziemi. Psalmista modli się nie o zmianę Boga, bo doskonale wie, że Bóg jest jeden i nieporuszony. Natomiast modli się o sprawiedliwość pośród narodów, o to, żeby trwały w pokoju i to chce przeżywać jako to pogodne oblicze Pana Boga.